Witam Państwa bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie, podczas której zapewne nie zabrakło wyjazdów, wycieczek i przerwy. Brawo! Pełni werby, nowych pomysłów i wrażeń wracamy do szkoły. Jestem przekonany, że dziś nie ma wśród osób, które nie byłyby ciekawe, jak potoczy się nowy rok szkolny i co ze sobą przyniesie. Oczywiście nie znamy odpowiedzi na te pytania, ale z pewnością mogę powiedzieć, że wszyscy uczniowie odniosą mniejsze lub większe sukcesy. Dostaliśmy się, a znów nadszedł czas powrotu i spotkania. Za nami 2 miesiące wspaniałych, beztroskich wakacji. Do widzenia, lesie zielone, do widzenia, rzeko błyszcząca, do widzenia, szpaki i brony, żeglujące wysoko do słońca. Spakowany plecak, walizka, odjeżdżam już jutro rano. Mrok zapada, brzozo srebrzysta, idą drogą złota. Dobranoc! Wróciliśmy do szkoły opaleni, wypoczęci i pełni cudownych wspomnień. Jeszcze kilka dni temu na wakacjach były z nami słońce, woda w lenistwie. Przenieśmy się do tej dni i to wspominają nas srebrne dzwonki, uśmiechnięte lśniące tablice. Do widzenia rzeki i łąki pod okrągły na grosz księżyca. Witaj szkoło, oto wracamy. Żegnaj piasku nad silnym morzem. Już ze ścian białymi skrzydłami spruwa do nas szkoła. Ja przed szkołą. Witaj pierwsza klasa i zagruchał srebrno-szary gołąb. Witaj pierwsza klasa, słoneczniki zapłotał się złocą. Witaj pierwsza klasa, a i wróble w jaśminie świergocą. Witaj pierwsze siano koniczyna, babie lato z wiatrem leci. A ja wrzesień list zaczynam, ciepły list do wszystkich dzieci. Chcę wam życzyć na początek, by nauka szła jak składka. Żeby było tyle piątek, ile pszczół na polnych kwiatkach. Żeby pochwał tyle było, ile szyszek w gęstym porze. Żeby w szkole było milej niż nad rzeką lub nad morzem. Każdej pani z każdej klasy dałbym różdżkę do kieszeni. Żeby kłótnie i hałasy w śpiew słowika mogła zmienić. Życzymy pierwszakom i wszystkim uczniom ścian kolorowych i ławek zdrowych. Wiele hałasu, tylko z radości. Życzymy, by sukcesy gościły w zeszytach i wyjemniczku u wszystkich dzieci bez wyjątku. Od poniedziałku aż do piątku długopisy wszystkie pióra niechaj piszą mądrze, ładnie i niech skrzypią tak jak żuraw, kiedy błądzik jest zakradł. Od tego szkoły różne stopnie zbiera, szóstki, jednaki i jedynki biera. I uczę się dziennie od niedzieli do soboty, lecz ciągle po głowie i chodzi taki mowy. Żyjemy tylko wrzesień, paszczemy, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, tydzień, maj, czerwiec i wakacje.